W studiu zapowiadany gość, pan Olger Łukaszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w roli prezesa Związku Artystów Scen Polskich będziemy mówić o wydarzeniach związanych z działalnością w Związku, tych może bardziej optymistycznych i radosnych, ale też i o przeróżnych problemach, które. Nurtują środowisko aktorskie, czy też środowisko teatralne, czy teatr polski, bo też jakoś w ostatnim czasie odnieśliśmy takie wrażenie, namnożyło się przeróżnych problemów, właśnie stojących przed teatrami, konfliktów wokół instytucji teatralnych w różnych miejscach Polski. Tu można przywołać Teatr Dramatyczny w Stoku, Teatr Polski we Wrocławiu. W, w Toruniu. To, to właśnie, długo żyliśmy konfliktem w teatrze. Studio w Warszawie, są problemy też w teatrze Ateneum w Warszawie. Są też nieco inne problemy na przykład teatru żydowskiego, tak, związane po prostu z tak. bezdomnością tej instytucji. Większość tych problemów to są konflikty wokół... Osób funkcji dyrektorów. W wszystkich tych konfliktach jakoś mocno są zaangażowani właśnie aktorzy, pracownicy tych teatrów, czasami właśnie też reprezentowani przez lokalne struktury ZASP-u. Jak pan sądzi, skąd nagle właśnie taka. Taka jakaś niedobra atmosfera wokół teatrów i tak wiele konfliktów. Czy to jest jakiś przejaw czegoś głębszego, co dotyka teatrów w Polsce? Bezradność samorządów wynika z indolencji. Tak, bo to warto zauważyć, że to dotyczy tych placówek należących do, do samorządów. Różnego szczebla. No, my w Polsce mamy tylko trzy czy powiedzmy cztery teatry rządowe. Mhm. Wtedy są zupełnie inne kryteria, chociaż zawsze wszystko zaczyna się od tego problemu, kto właściwie jest dyrektorem teatru. Czy menedżer, czy artysta powinien stać na czele teatru, pan profesor Hausner sugeruje w swojej ekspertyzie, że lepiej jak będzie menedżer teatru. teatru, że zarządzał teatrem. No, oczywiście pod warunkiem, że będzie stworzony mechanizm wyłaniania tego, kto odpowiada za to, co jest na scenie, co jest istotą tego teatru, a tego mechanizmu nie ma. Artykuł 17 ustawy o działalności kulturalnej mówi, że dyrektor jest jeden, jeden może zarządzać. I w związku z tym jest szereg nieporozumień. Niektórzy dyrektorzy przyznają sobie zbyt wielkie kompetencje, nie posiadając ich i nie próbując ich nawet udowodnić, że mają stosowne wykształcenie, uprawnienia, bo te się już nie liczą. Więc y, rzeczywiście jest to węzeł. Myśmy 30 listopada zeszłego roku zrobili taką dużą debatę. Przyjechało czterech marszałków z Polski. I wydawało się, że, że już jakiś kierunek żeśmy znaleźli. Ale tymczasem pan marszałek Tadeusz Samborski z Wrocławia, który no, był naszego zdania, jak budować teatr i jak, jaką rolę odgrywają konkursy, no, zupełnie inaczej, niekonsekwentnie zachował się we Wrocławiu, kiedy przyszło do obsadzenia dyrekcji Opery Dolnośląskiej, i teraz mamy konflikt. Wokół Teatru Polskiego. W obydwu wypadkach za późno podejmowano jakiekolwiek decyzje. Te kryteria, według których się wybiera czy ogłasza się konkurs, no są, są niedobre, nieadekwatne do, do sytuacji. No jak można było tak przeciągać sprawę w wyborów w operze? Ogłoszono konkurs dopiero w lutym, dopiero w maju żeśmy poznali po wielu perturbacjach, próbach upolitycznienia całego wyboru. Poznaliśmy wreszcie dyrektora i, i, i był nim ten, kogo wyłoniła komisja konkursowa. Trzeba było naszego listu otwartego. Zagrożenia tym, że przecież sąd w Bydgoszczy w pierwszej instancji stwierdził, że jeżeli powołuje się komisję, to ta komisja już sugeruje, kto to ma być powo otrzymać powołanie. Tymczasem, właśnie w Bydgoszczy, w Toruniu, mamy no, zapaść. Do tej pory koledzy nie wiedzą, kto będzie w przyszłym sezonie nadal rządził teatrem czy pełniący obowiązki tego dyrektora, ponieważ zaparł się pan marszałek, że nie ogłosi nowego konkursu ani nie, nie zgodzi się z, z tą osobą, którą no, sąd nakazuje właściwie powołać. Jest wiele tych spraw. Na przykład. W Poznaniu jest, było przemodelowanie te całego teatru muzycznego, i osoba, która właściwie ma kompetencje agenta e, do prowadzenia instytucji muzycznej, no, otrzymała jednocześnie, czy uzurpowała sobie prawo do tego, żeby być artystycznym. No i z, z przyzwoleniem prezydenta władz. Teraz już się odbył konkurs, będzie przemodelowanie z teatru muzycznego, gdzie była operetka, na teatr muzykalowy, który jeszcze tak naprawdę nie powstał, bo on dopiero będzie wybudowany i ten pan dyrektor Kieliszewski, no bardzo miły człowiek, będzie, będzie dyrektorem. Ja, ja rozumiem, że pan krytykuje taki, yy, taką ideę, żeby to menadżer stał na czele teatru, a taki model współpracy dyrektora, właśnie menadżera z dyrektorem artystycznym nie sprawdza się? Pozycja dyrektora artystycznego wtedy jest zbyt słaba? No, mamy na przykład sytuację w Łodzi, w Teatrze Nowym. Mm -hmm. Został w nim dyrektorem doświadczony menadżer. No, to nie... Dudek, tak? Tak, pan dyrektor wieloletnim Narodowego Centrum Kultury. No, ale on nie ma pojęcia o tym, jak wyłonić, jak zdecydować, jaki profil ma mieć teatr. On nie ma, nie ma do tego w ogóle kompetencji, bo gdyby była dobra wola po stronie samorządu, tak jak było to kiedyś, kiedy wyłanialiśmy dyrektora Teatru Polskiego we, tutaj w Warszawie. Był dyrektor naczelny, który potem był w komisji, takiej, która wyłaniła Jarosława Kiliana. Ja sam byłem członkiem tej komisji, przewodniczącym był Jacek Wechsler, ale niestety unika się tego. My proponujemy wszyscy, i Stowarzyszenie Dyrektorów, i Instytut Teatralny, żeby wysłuchiwać dwóch osób od razu i zdecydować, jeżeli któraś osoba chce być tym zarządzającym dyrektorem. No to niechże wposadzi obok siebie tę osobę, która stworzy tę wizję. A później, ten, jeżeli menedżer może sobie brać tego czy innego, tam kupie reżysera, no to nie ma profilu teatru, nie ma, nie ma jedności w polityce kadrowej tego teatru. No nie ma tego, czym, czym naprawdę ten teatr jest w dialogu społecznym. Obawiam się, że w ten chaos będzie się jeszcze bardziej pogłębiał, mimo że jest już inicjatywa Instytutu Teatralnego. Ona jest trochę już też za tym, co ZASP robił w poprzednich latach, czyli spotykać się z Komisjami Kultury, Związku Miast Polskich, Związku Województw i wyjaśniać tym ludziom, w jaki sposób powinny przebiegać konkursy. Kiedyś istniał centralny zarząd teatrów. Dobrze, odeszliśmy od tego, daliśmy teatry samorządom, ale ja uważam od lat, i to jest mój postulat pod adresem komisji rządowo-samorządowej, czas powołać stowarzyszenie, organizację organizatorów teatrów publicznych, po to, abyśmy jako środowisko z nimi no, mogli wynegocjować jakieś zasady. Czym jest w istocie rzeczy instytucja teatru i, 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 i jaką rolę odgrywa merytoryczny ekspert. W jednym wypadku jest to właśnie ZASP, jest to Stowarzyszenie Dyrektorów. No bo menedżerzy i politycy Aha. samorządowi niestety nie mają o tym pojęcia, a czasami próbują grać tym jak na szachownicy. A, a jaką rolę widzi Pan samych zespołów teatralnych, aktorów, pracowników teatrów, bo no, bardzo często to właśnie zespoły są mocno zaangażowane w te konflikty wokół dyrektorów teatru? Zgodnie z ustawą pracownicy mają swoje przedstawicielstwo. W formie delegacji związków zawodowych. ZASP jest merytorycznym doradcą i my staramy się unikać sytuacji, żeby ktoś z zespołu był członkiem komisji. No po to, żeby pokazywać, że my widzimy to rzeczy z lotu ptaka, widzimy całą kulturę teatralną, widzimy sieć polskich teatrów, których niestety ci samorządowi przywódcy no, nie dostrzegają, że to jest jednak jakiś rynek pracy, czy rynek no, jakiejś prezentacji artystycznej, którą trzeba widzieć w skali kraju. To jest około 70 teatrów dramatycznych. To jest 11 teatrów operowych, nie, muzycznych, 9 oper. Teraz nam ubył jeden no teatr właśnie, bo chciałem w też wspomnieć o tym, że w Gliwicach samorządowcy zdecydowali o likwidacji teatru. Czy, czy w ogóle gdzieś tam za, za tym obrazem właśnie konfliktów wokół teatrów nie kryje się, aż boję się o tym powiedzieć? Jakaś taka obawa, że samorządy odbierają te instytucje jako rodzaj balastu, ciężaru którego być może chętnie by się pozbyły? Z jednej strony tak, bo myślę, że te argumenty ekonomiczne zaważyły w Gliwicach. Uh -huh. Ale też często, że ta posada tego dyrektora to jest taki na spadochronie. Nasz tam się znajdzie i będzie, i będzie sobie zarządzał. To zresztą przypomina pewne praktyki z PRL-u. Że ten nasz musiał tam dostać jakąś posadę. Udało się na przykład kiedyś właśnie dzięki zaspowi w dialogu z marszałkiem Opolskim stworzyć mechanizm, w którym ta rzecz była odpolityczniona i wyłoniono dyrektora, do którego ma się tam zaufanie. Tam jest i artysta jednocześnie, i jest jednocześnie zarządzającym. Współczuję mu tego zarządzania, ponieważ nie ma kontraktów prawdziwie menedżerskich dla dyrektorów. To, co się mówi, że są umowy dyrektorskie, to jest tylko jakby jednostronne, Zobowiązanie dyrektora do czegoś, natomiast ta druga strona nie zobowiązuje się do niczego. I nawet można tego dyrektora usunąć, że nie dotrzymał zapowiedzianego repertuaru, nie dając mu odpowiednich środków na zrealizowanie, nie gwarantując ty, ty, tych środków. Ba, my nie mamy dialogu społecznego, my, pracobiorcy, artyści, reżyserzy, scenografowie, aktorzy i tak dalej, z naszymi pracodawcami. Bo ci pracodawcy, czyli dyrektorzy, tak naprawdę są w kleszczach swoich kolei pracodawców. I dlatego z końcem sierpnia we Wrocławiu urządzamy Europejskie Forum ZASP. 27 i 28. Zaprosiliśmy związkowców ze Sztokholmu, z Kopenhagi, z Hamburga, z Pragi, Wiednia i będziemy pokazywać, że tam są układy zbiorowe, jeżeli chodzi o relacje pracownicy, pracobiorcy, pracodawcy. No, ale też będziemy mówili o pewnych gwarancjach dla tych, którzy te teatry prowadzą. Naprawdę jesteśmy egzotycznym krajem. Ta demokracja nas doprowadziła do, do jednak chaosu. I bez wyłonienia takiej reprezentacji tych, którzy chcą być odpowiedzialni za, za kulturę teatralną w Polsce prokuje bardzo źle, to będzie się coraz bardziej rozsypywało i upolityczniało. No, może znajdą się te rozwiązania także dzięki temu kongresowi, który pan prezes zapowiadał. Ja jeszcze chciałbym, żebyśmy w dzisiejszej rozmowie zapowiedzieli jedno, jeszcze jedno wydarzenie, którego ZASP jest organizatorem. Też chciałoby się powiedzieć, że ten klimat wokół jedności europejskiej teraz może nie jest najlepszy i ma ta jedność europejska nie najlepszą prasę. Państwo chcą przypomnieć Konstytucję dla Europy Wojciecha Jastrzębskiego z powstania listopadowego, jak analizują profesorzy uniwersytetu, na przykład profesor Kuźniar, jest to projekt Wizjonerski, bo zrealizował się dzisiaj właściwie w dużym stopniu w Unii Europejskiej. Polacy mają prawo być dumni, że tutaj w, w rówieśnik Adama Mickiewicza stworzył jakąś marzycielską wizję, która w naszym pokoleniu się w dużym stopniu zrealizowała. Naszym postulatem jest, aby wszystkie dzieci w szkołach, Zaczęły zapoznawać się z tym projektem Wojciecha Jastrzębowskiego, kompletnie zapomnianym kiedyś przez zaborców, zniszczonym, wytępionym. Więc chcemy przywrócić do świadomości no i przywrócić jedną zasadniczą sprawę, że głównym fundamentem spajającym tych, którzy marzą o, o wspólnej Europie, jest pokój w Europie. Unieważnienie granic, unieważnienie wszelkich roszczeń wzajemnych. Wszelkie systemy gospodarcze, pewna spójność prawna, podleganie decyzjom u Kongresu Europejskiego, stanie się niewolnikami tych praw, nie tylko przez rządy, ale tak i ludzi, no, stwarza pewien system bezpieczeństwa dla nas wszystkich, pewnego i też zrównoważonego, rozwoju pewnych wyobrażeń, ideałów i tak dalej. I dlatego warto o tym mówić, szczególnie teraz po Brexicie. Jeżeli ja słyszę, że młody aktor mówi, no to będzie teraz Pol Exit. No on, jest, on się bawi tym, bo jeszcze tam nie był po prostu. <laughs> e, a nasze pokolenie dokładnie wie, co, co jest w zamian. No mówi się, politycy ostrzegają... Niektórzy analitycy, że, że jest przedefiniowanie naszej polityki na wschód, więc przypomnimy nasze pieśni, liryki sybirskie z takiego spektaklu Sybir ostatnie pożegnanie. Czyżby rzeczywiście, powiemy to oczywiście językiem XIX-wiecznym, nie będziemy używać jakichkolwiek dzisiejszych form agitacji. Ale korzenie tkwią już tam właśnie naszego być albo nie być. Zapraszamy na Widowisko Historyczne Konstytucja dla Europy 1831 w najbliższą Dzi sobotę. 9 lipca tak 20.45 na Agrykoli, z tyłu za Zamkiem Ujazdowskim. Tak jest, zapraszamy. A naszym gościem dzisiaj w poranku był prezes Związku Artystów Scen Polskich pan Olgier Łukaszewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję.